Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać 5 funkcji Waszego Samsunga, o których prawdopodobnie jeszcze nie wiecie. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, no to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Tymczasem ja nazywam się Szymon Kosek i na tym kanale testuję dla Was technologie, głównie Samsungi, więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi filmami, to koniecznie rozważcie subskrypcję, bo więcej materiałów takich jak ten. A teraz możemy zaczynać. Pierwszą funkcją, o której prawdopodobnie jeszcze nie wiecie, jest to, że możecie otworzyć praktycznie każdą aplikację nad inną aplikacją w widoku wyskakującego okienka. Co to znaczy? Jeżeli pracujecie na przykład w kalkulatorze albo gdzieś indziej, na przykład słuchacie podcastu aktualnie i chcecie coś szybko policzyć, to wcale nie musicie zamykać tej strony, żeby policzyć coś w kalkulatorze. Wystarczy, że przeciągacie do góry sobie, żeby wejść w widok wielozadaniowości. I tutaj teraz szukamy kalkulatora. Jeżeli nie macie go oczywiście otwartego, to najpierw musicie go otworzyć, żeby on się tutaj pokazał. I teraz wystarczy kliknąć tą ikonę tutaj u góry. I teraz klikamy otwórz w wyskakującym okienku. Co to zrobiło? Teraz jeżeli aplikacja, która wspiera, czyli można ją otworzyć w widoku podzielonego ekranu, no to może ona być nad tym ekranem cały czas przypięta. Czyli jeżeli chcemy sobie coś teraz policzyć, załóżmy w internecie, wchodzimy w internet. I proszę bardzo, tutaj coś znajdujemy, ok, jakieś dane, chcemy sobie coś szybko policzyć, proszę bardzo. Mamy policzone, możemy zamknąć, możemy zminimalizować, no i lecimy dalej z liczeniem, z czytaniem. Także jeżeli chcecie, to praktycznie każdą aplikację, można otworzyć tych aplikacji kilka, tak samo internet możemy otworzyć w widoku wyskakującego okienka i on również będzie się tutaj przyczepiał. Teraz jak mamy dwa, to one się grupują, więc możemy sobie je dowolnie tutaj przypinać do ekranu, no i one praktycznie cały czas będą z Wami, więc to jest taki szybki dostęp do aplikacji, których potrzebujecie nad innymi aplikacjami. Ok, funkcja numer 2 to wyskakujące okienko, ale teraz ono będzie się odnosiło do rozmówcy, który do Was dzwoni. I domyślnie ono jest duże. To wyskakujące okienko pojawia się tutaj. Macie oczywiście nazwę Waszego kontaktu, zdjęcie, no i numer telefonu. Możecie odebrać to połączenie lub je zawiesić. Jeżeli odbierzecie, to tutaj mamy wybór głośnika, wyciszenia mikrofonu oraz zakończenia rozmowy. Ale co jeżeli powiem Wam, że takie okienko możecie jeszcze zmienić? Ono może być delikatnie mniejsze, więc dzięki temu nie będzie ono tak bardzo przeszkadzać w tym, co akurat robicie. Co trzeba zrobić, żeby takie okienko zminimalizować, zmniejszyć? Wystarczy przejść do telefonu i tutaj w ustawieniach przejść w opcję wyświetlanie połączenia podczas używania aplikacji. Domyślnie, tak jak wspomniałem, to ustawienie jest ustawione na wyskakujące okienko. I to wyskakujące okienko tutaj możecie zobaczyć, jest takie duże. Ale jeżeli przejdziecie sobie na mini okno wyskakujące, to już tutaj pokaże się znacznie mniej informacji, a dzięki temu również to okienko będzie mniejsze. I teraz, jeżeli sobie ustawimy coś takiego, to w momencie, gdy zadzwoni ktoś do Was, a Wy będziecie w innej aplikacji, to takie okienko będzie dużo, dużo mniejsze. Nazwa, tutaj pojawi się tylko nazwa kontaktu, bez zdjęcia, bez żadnych zbędnych informacji, tylko tyle. Możecie oczywiście przejść do całego widoku rozmowy, ale nie musicie, możecie pozostać w tamtym widoku i teraz możecie również odebrać poprzez tamto. Ale pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda, jeżeli ktoś do Was dzwoni i faktycznie wyświetla Wam się w takim okienku. Możecie teraz odebrać. No i tutaj pojawiają się tylko małe miniaturki tego, czy chcecie dać na głośnik, wyłączyć mikrofon, czy też się rozłączyć. Więc nie ma czegoś takiego, że macie napisy i nie wiecie, co kliknąć. Tutaj pojawiają się bardzo małe ikonki, wszystko jest bardzo ładnie czytelne. No i teraz również możecie przejść do widoku rozmowy i tak prowadzić dalej rozmowę. Ok, teraz trzecia sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć, a mianowicie pewnie już widzieliście i zastanawiacie się, co to tak właściwie jest. Tutaj te ikony na dole. To są ikony, które są polecane, aplikacje, które są polecane Wam do otwarcia, żeby mieć taki szybki dostęp. Ale jeżeli ich tutaj nie chcecie, jeżeli zdarza Wam się tak przeciągnąć i przez przypadek otworzyć wtedy jakąś aplikację, to również można je wyłączyć. One domyślnie są włączone, ale żeby je wyłączyć, wystarczy w widoku wielozadaniowości, czyli jak przytrzymacie lub naciśniecie tutaj przycisk wielozadaniowości, w tym widoku wystarczy teraz przejść do ustawień. Tutaj ustawienia i teraz wyłączamy sugerowane aplikacje. Teraz po przejściu do widoku z wielozadaniowości, jak przytrzymacie, tutaj tych aplikacji nie ma. Mamy tylko przycisk zamknij wszystkie aplikacje. I tak jak wspominałem, można również je włączyć, jeżeli macie je wyłączone. Klikamy tutaj sugerowane aplikacje i te aplikacje, one się od razu tutaj pojawiają. To jest ciekawy bajer, ale nie każdemu musi być przydatny, więc tak jak mówię, można go bez problemu wyłączyć w opcjach. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam kilka sposobów na to, jak przyspieszyć działanie Waszego interfejsu, ale
Co jeżeli chcecie przyspieszyć swoje użytkowanie waszego smartfona? Co wtedy? Wtedy wystarczy, że poznacie ten prosty sposób na przechodzenie do różnych opcji ustawień bezpośrednio z panelu nawigacyjnego. Żeby to zrobić, wystarczy ściągnąć belkę powiadomień na dół. I teraz, tak jak widzicie, ten cały tutaj panel powiadomień, panel, przepraszam, przycisków, teraz możemy go rozwinąć i pojawia nam się bardzo dużo różnych opcji, do których mamy szybki dostęp. Bezpośrednio są to przyciski, które możemy aktywować bądź dezaktywować, tak jak na przykład latarkę możemy włączyć lub wyłączyć, ale po kliknięciu w napis, który znajduje się pod każdym z przycisków, mamy dostęp do takiego szybkiego menu danej funkcji. Tak jak na przykład już wspomniałem latarkę, jeżeli klikniemy sobie na latarkę i włączymy ją, to teraz mamy dostęp do zmienienia regulacji jasności tej latarki, czyli tak jak widzicie, możemy sobie manipulować tą jasnością, możemy ją wyłączyć, gotowe, ale jeżeli chcecie na przykład zmienić wibrację w coś innego, to wcale nie musicie klikać tutaj wycisz dźwięk i tak dalej, żeby się do tego dostać, wystarczy, że klikniecie sobie tutaj w ten napis i bezpośrednio klikniecie w wycisz. Tutaj dostajecie również rozszerzone menu dźwięku, czyli nie musicie tutaj przechodzić sobie z panelu głośności do tego, tylko wystarczy, że w tym szybkim panelu nawigacyjnym klikniecie sobie na ten napis i oczywiście tutaj macie dostęp do całości tego, co wam właśnie przed chwilą pokazałem. I tak jest właściwie z każdą funkcją tutaj, która się tutaj znajduje, więc jeżeli klikacie sobie w Music Share, no to również powinno otworzyć się okienko z moimi dostępnymi urządzeniami Bluetooth z dźwiękiem. Ok. Ale to jest jedna sprawa. A co jeżeli chcecie dostać się do pełnych ustawień? Wtedy wystarczy ten przycisk przytrzymać. I tak jeżeli chcę dostać się do ustawień Wi-Fi, to wtedy przytrzymuję przycisk Wi-Fi i dostaję się do tych ustawień Wi-Fi. Więc jeżeli przechodzimy sobie dalej, na przykład chcę dostosować tryb zasilania, to wtedy przyciskam to, przytrzymuję i już dostaję się do pełnych ustawień trybu zasilania. Wydaje mi się, że jest to usprawnienie, więc mam nadzieję, że to wam się przyda i przyspieszy waszą pracę na telefonie. No i teraz jeszcze jedna ciekawa funkcja, którą wydaje mi się, że nie każdy może znać, a mianowicie dotyczy się ona aparatu. I co w tym aparacie? Jeżeli macie duży telefon i wcale nie jest prosto tutaj zrobić nim zdjęcie, bo nie możecie sobie ustawić, żeby zrobić selfie. Oczywiście mówimy tutaj o selfie. Jeżeli chcecie zrobić to selfie, to tutaj mamy oczywiście możliwość tego pływającego spustu migawki, którym również możemy sobie zrobić zdjęcie, ale nie jest to zawsze takie wygodne, bo ciężko jest nam przytrzymać odpowiednio telefon, żeby to selfie sobie zrobić. Co wtedy? Wtedy wystarczy wiedzieć, że wasz telefon rozpoznaje dłoń. A mianowicie, jeżeli chcecie sobie zrobić selfie, wystarczy, że chwycicie pewnie ten telefon w dłoni i drugą dłonią pokażecie rozłożoną dłoń. Telefon od razu włączy odliczanie czasowe, po którym możecie sobie schować tą dłoń i telefon sam wykona zdjęcie, więc jeżeli chcecie zrobić sobie ładne zdjęcie, wyciągacie otwartą dłoń, telefon rozpoczyna odliczanie i tak robi się to zdjęcie samo, z samowyzwalaczem. Wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawa funkcja, nawet jeżeli postawicie sobie taki telefon na statywie, właśnie tak skierowany w waszym kierunku, to możecie z daleka również pokazać tą dłoń i to zdjęcie zostanie wykonane, więc wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj wtedy żadnych zegarków, żadnych akcesoriów dodatkowych, żadnych selfie sticków, a można wykonać takie fajne zdjęcie z daleka. Więc to jest kolejna funkcja, o której wydaje mi się, że nie każdy z was wiedział. I to by było 5 funkcji, które moim zdaniem są takimi ciekawymi, a nie każdy może wiedzieć o ich istnieniu. Więc jeżeli ty wiedziałeś, to napisz mi w komentarzu. Jeżeli nie wiedziałeś, to też napisz, a jeżeli masz jakiś pomysł na to, czego ktoś jeszcze mógłby nie wiedzieć, a sam już to odkryłeś, to również podziel się tym w komentarzu i ja postaram się zrobić taką serię w ogóle z tymi poradami, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. No i dzięki temu może właśnie ta twoja porada trafi do kolejnego odcinka, a jeżeli w ogóle odcinek wam się podobał, to również dajcie mi znać, kliknijcie lajka, subskrypcję i tak dalej. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i standardowo widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.